życie domowe. No rozumiem. Myśmy mieli taki sposób, że najpierw postanowiliśmy się sprawdzić, więc działaliśmy przez 6 lat jako rodzina zaprzyjaźniona z domem dziecka. Zabieraliśmy dzieci z domu dziecka na ferie, na wakacje, na święta, weekendy, jak się dało. I próbowaliśmy po prostu swoje uczucia, czy damy radę pokochać dzieci, czy damy radę zaakceptować właśnie obce dzieci w swoim domu. Praca jest na pewno niełatwa, jest przede wszystkim 24 godziny na dobę. Daje wiele satysfakcji, daje wiele radości. Mimo różnych zawirowań, bo wiadomo, duża rodzina, to różne rzeczy się dzieją i raz jest dobrze, raz jest źle, ale w sumie jest jedna właśnie wielka rodzina i to się da odczuć. Zapytamy się Dorotki. Do rodzinnego pogotowia opiekuńczego trafiają dzieci, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, to znaczy, że trzeba je bardzo szybko zabrać z rodziny, w której dzieje się coś złego. A życie się odbywa tak jak w rodzinie. Codzienne obowiązki w szkole, w domu, jak i nasze obowiązki rodziców wobec tych dzieci. Nie chcę gotować.